Kaju, gdy ostatni raz się widzieliśmy, wspominałaś, że są rzeczy, które wam szkodzą. Tak, najbardziej boimy się choroby zwanej warrozą, która osłabia, a nawet dziesiątkuje rodziny pszczele. Chorobę powoduje paskudny roztocz. Na szczęście naukowcy wynaleźli preparaty do walki z nim. Czyli jeśli udałoby się wyeliminować choroby, to niczego nie musicie się już obawiać? Sporym zagrożeniem może być również głód. W niektórych okresach brakuje nam pożytku, na przykład po zakończeniu kwitnienia lip. Podobnie jest w czasie suszy. Wtedy nektar jest dla nas mniej dostępny. Na szczęście pszczelarze wysiewają rośliny pożytkowe, na przykład facelie. Długo kwitnie i jest doskonałym źródłem pożywienia. Niebezpieczny jest też deszcz. Jeżeli nie zdążymy się przed nim schować w ulu, grozi nam przemoknięcie, przemarznięcie i... no sam wiesz. A co ze środkami ochrony roślin, o których się tyle ostatnio mówi? Błędy w ochronie roślin zdarzają się, ale spośród wszystkich przyczyn upadków rodzin pszczelich te stanowią 1%. No, faktycznie. Wygląda to na sporadyczne wypadki przy pracy. A takich wypadków będzie jeszcze mniej, jeśli wszyscy pszczelarze i rolnicy będą tak dobrze współpracować ze sobą, jak mój właściciel Radek z sąsiadami rolnikami. Czyli jednak nie jest was w Polsce coraz mniej. Razem jest nas w Polsce około 1 400 000 rodzin pszczelich. Optymalnie jest wtedy, gdy na 1 km² przypada 5 rodzin. Wtedy każda pszczoła jest syta i zadowolona, a okoliczne rośliny zapylone. Kaju, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy dostrzegli, jak pożyteczne są pszczoły i jak wiele im zawdzięczamy. A ja spieszę do ogrodu. Posadzę wasze ulubione kwiaty, żebyście miały okazję i mnie odwiedzić podczas oblotów.